Czapka i szalik kosztują w sumie 110 dolarów. Czapka jest o 100 dolarów droższa od szalika. Ile kosztuje szalik? $5. Oznacza to, że czapka kosztuje 105 dolarów, czyli jest dokładnie o 100 dolarów droższa. Maja była sprzedawczynią na olbrzymim statku wycieczkowym. Pewnego razu w butiku, w którym pracowała, znalazła drogi zegarek i ogłosiła to w radiu. Wkrótce w sklepie pojawiły się 4 osoby. Każda z nich twierdziła, że to jej zegarek. Maja uważnie przyjrzała się wszystkim i zrozumiała, kto jest właścicielem zguby. A czy ty to wiesz? Ten mężczyzna ma ślad bez opalenizny, ale jest on znacznie większy niż zegarek, który znalazła Maja. Ta młoda dziewczyna ma już zegarek na lewej ręce. Dlaczego miałaby nosić drugi? Starsza pani musi być bardzo roztargniona. Jej pies nosi zegarek jako obroże. Zguba musi należeć do nastolatki. Marek był doświadczonym skoczkiem spadochronowym, jednak pewnego dnia coś poszło nie tak. Silny podmuch wiatru sprawił, że wylądował w lesie. Mężczyzna znalazł się w gęstwinie bez jedzenia i wody. Wkrótce Marek zobaczył przed sobą 4 drogi. Jedna prowadziła do supermasywnej czarnej dziury, która pochłaniała wszystko, co się do niej zbliży. Druga kończyła się w morzu pełnym rekinów. Trzecia droga prowadziła do góry, na którą nie sposób było się wspiąć. A czwarta kończyła się w bezdennej otchłani. Którą drogę powinien wybrać Marek? Powinien podążać trzecią drogą. Nikt nie powiedział, że musi wspinać się przez górę. Może ją po prostu obejść. W którym miesiącu ludzie śpią najkrócej? W lutym, bo ma tylko 28 albo 29 dni. Mężczyzna ucieka przed policją po tym, jak ukradł 3 masywne sztabki złota po 13 kg każda. W pewnym momencie dociera do długiego mostu, który może utrzymać tylko 118 kg. Mężczyzna waży 91 kg. Jak może przetransportować wszystkie 3 sztabki złota za jednym zamachem? Musi przejść przez most, jednocześnie żonglując złotem. Oznacza to, że w każdej chwili na moście będą tylko 2 sztabki, ponieważ trzecia zawsze będzie w powietrzu. Spójrz uważnie na tych 3 mężczyzn niosących kłodę. Jeden z nich oszukuje. Czy potrafisz odgadnąć, który? To mężczyzna w środku. Po pierwsze, ma na sobie garnitur, co jest dziwnym wyborem ubrania do takiej pracy. Do tego jego twarz jest dość zrelaksowana, a oczy otwarte. Nie wygląda to tak, jakby był bardzo zmęczony niesieniem kłody. Pewnego wieczoru Emilia poszła wynieść śmieci ze swojej kawiarni. Już miała wychodzić, gdy w kącie za pojemnikami na odpady zauważyła ciemny kształt. Była to młoda kobieta, w dodatku nieprzytomna. Emilia podbiegła do niej. Torba i smartfon dziewczyny leżały nieopodal ziemi. Pierwsza osoba na liście kontaktów była podpisana jako siostra. Emilia zadzwoniła pod ten numer i usłyszała kobiecy głos. Emilia powiedziała: znalazłam twoją siostrę leżącą na ziemi. Wygląda na to, że ktoś uderzył ją w głowę. Kobieta była zszokowana i obiecała natychmiast przyjechać. Następnie Emilia zadzwoniła na policję. Siostra i policjanci przybyli w tym samym czasie. Aresztujcie tę kobietę, to ona zaatakowała dziewczynę, krzyknęła Emilia, wskazując na siostrę ofiary. Dlaczego tak powiedziała? Nie powiedziała siostrze, gdzie ma przyjść. Skąd znała ten adres? Na ladzie stoją 4 kubki, wszystkie odwrócone do góry dnem. Pod każdym jest taka sama liczba cukierków. Przy każdym z kubków znajduje się znak mówiący o tym, ile słodyczy znajduje się pod nim. Na znakach jest napisane 5 lub 6, 7 lub 8, 6 lub 7 oraz 7 lub 5. Tylko jeden z tych znaków jest prawidłowy. Ile słodyczy znajduje się pod każdym kubkiem?
Ponieważ tylko jeden znak jest poprawny, właściwa liczba nie może pojawić się dwa razy. W przeciwnym razie więcej niż jeden znak będzie poprawny. Oznacza to, że pod każdym kubkiem znajduje się 8 cukierków. Lucjan wziął udział w eksperymencie naukowym, ale coś poszło bardzo nie tak. Trafił do miejsca, w którym nie było nic poza trzema portalami. Jeden z nich prowadził na mroźną pustynię na Antarktydzie. Drugi otwierał się na krater wulkaniczny wypełniony roztopioną lawą, a za trzecim portalem kryła się epoka dinozaurów z wędrującymi po łąkach ogromnymi diplodokami. Który portal powinien wybrać mężczyzna? Lucjan zamarzłby błyskawicznie na polarnej pustyni. Roztopiona lawa nie wchodzi nawet w grę, ale diplodoki są całkowicie nieszkodliwe dla ludzi. Jedzą tylko rośliny. Przyjrzyj się uważnie obrazkowi i powiedz, która z tych osób jest leworęczna. To kelner. Osobie leworęcznej łatwiej jest trzymać tacę w prawej ręce, a lewą dominującą zajmować się jedzeniem i napojami. Detektyw Henryk Topolski szykował się do pracy, gdy usłyszał krzyki z domu sąsiadki. Popędził tam, drzwi były zamknięte. Mężczyzna musiał je kilkakrotnie kopnąć, zanim się otworzyły. Znalazł swoją sąsiadkę, pannę Adamiak, w salonie. Była przywiązana do krzesła. O, tak się cieszę, że usłyszał pan mój krzyk. Godzinę temu do moich drzwi zapukał mężczyzna, który powiedział, że jest elektrykiem. Ale gdy tylko go wpuściłam, związał mnie i zabrał wszystkie bezcenne obrazy, które dostałam od dziadka. A potem po prostu uciekł. Detektyw Topolski musiał aresztować kobietę za upozorowanie kradzieży. Skąd wiedział? Gdy próbował wejść do domu, drzwi były zatrzaśnięte od wewnątrz. Kto mógł to zrobić, skoro panna Adamiak była związana, a złodziej rzekomo wybiegł z domu w pośpiechu? Masz 5 kawałków łańcucha, a każdy z nich składa się z 3 ogniw. Z tych 5 kawałków musisz zrobić długi łańcuch. Spawanie otwartego ogniwa będzie cię kosztowało 3 dolary, a przerwanie ogniwa 1 dolara. Czy możesz zrobić długi łańcuch, jeśli masz tylko 15 dolarów? Najpierw weź jeden kawałek łańcucha i rozerwij wszystkie 3 jego ogniwa. Będzie cię to kosztowało 3 dolary. Następnie połącz pozostałe 4 kawałki łańcucha tymi otwartymi ogniwami. Spawanie ogniw będzie cię kosztowało kolejne 9 dolarów. W sumie zapłacisz tylko 12 dolarów. W środku długiego lotu 2 pasażerów wstało i zaczęło grozić załodze i pasażerom. Zażądali miliona dolarów i helikoptera. Jeden z przestępców miał licencję pilota i potrafił latać helikopterem. Kiedy samolot wylądował na najbliższym lotnisku, napastnicy dostali wszystko, czego żądali. Walizkę pełną pieniędzy i helikopter, ale kiedy znaleźli się w środku, nie zdążyli odlecieć i zostali schwytani przez policję. Dlaczego nie mogli uruchomić maszyny, skoro helikopter nie miał żadnych problemów technicznych? Ze śmigłowcem wszystko było w porządku, ale w jego zbiorniku nie było paliwa. Michał zgubił się podczas spaceru w lesie. Po godzinach błądzenia w końcu zobaczył dziwnie wyglądający dom, który wydawał się być opuszczony. Mimo to chłopak postanowił spróbować szczęścia i zapytać o drogę. Jednak gdy wszedł do domu, drzwi zamknęły się za jego plecami z głośnym hukiem, a on usłyszał głos: "Wszedłeś do mojego domu nieproszony, nie opuścisz go łatwo." Po tym Michał znalazł się w pokoju z trojgiem drzwi. Głos powiedział mu, że tylko jedne z tych drzwi prowadzą na wolność. Za pierwszymi drzwiami stały wygłodzone wilki. Drugie skrywały wściekłego wilkołaka, a za trzecimi drzwiami znajdowało się ogromne, szalejące ognisko. Które drzwi są bezpieczne? Michał powinien poczekać, aż ognisko zgaśnie i wyjść z domu przez trzecie drzwi.